Aloha ninja. Podczas tej krótkiej praktyki, tak naprawdę lekcji, bo nie można tego nazwać praktyką, podczas tej krótkiej lekcji rozłożymy sobie na części i omówimy pozycję wojownika, który ścina głowę. Zapraszam! Yoga, yoga, jeżeli już udało Ci się przerobić pozycję wojownika 1 i wojownika 3 i zauważyłeś, zauważyłaś, że wcale nie idziemy po kolei, czyli wojownika, który rośnie, wojownika, który leci, to w tamtych dwóch pozycjach zauważyłeś, że biodra są równolegle do krótszej krawędzi maty, albo po prostu staramy się utrzymywać je równolegle. Tymczasem w pozycji wojownika, Dwa, w pozycji wojownika, który ścina głowę, sytuacja ma się zupełnie inaczej. Staramy się, żeby biodra były tym razem równoległe do dłuższej krawędzi maty, tudzież w moim przypadku do ściany, która jest za mną. Więc, kiedy wchodzimy do pozycji wojownika, który ścina głowę ze stania... Robiąc krok w tył. Również ważne jest to, że odległość między stopami będzie troszeczkę większa niż w przypadku yy, wojownika, który rośnie. Yy, I tym razem nie stawiamy stóp tak, żeby. Y, były mniej więcej na wysokości odpowiadających im y, bioder, co sprawia, że wtedy łatwo nam będzie odkręcić biodra równolegle do krótszej krawędzi maty. Tylko teraz staramy się ustawić stopy w taki sposób, żeby mniej więcej y, pięta nogi z przodu przecinała stopę z tyłu pomiędzy jej piętą, a mniej więcej połową nogi. Czyli może być tak, że pięty będą w jednej linii, może być także wręcz linia idąca od pięty nogi z przodu przetnie nogę z tyłu w połowie. I kiedy ustawimy stopy w ten sposób, dużo łatwiej będzie na, nam odkręcić biodra równolegle do dłuższej krawędzi maty. One się właściwie same tak układają. Natomiast dużo trudniej będzie nam wtedy skręcić biodra równolegle do Krótszej krawędzi maty i dlatego zawsze, zawsze, zawsze pozycję każdą budujemy od fundamentów. Czyli dlatego w tym przypadku tyle uwagi, tyle troski wkładamy w to, jak ułożone są stopy. Zostańmy jeszcze sekundę przy stopach. Staramy się wydłużyć, rozszerzyć palce stóp, żeby mieć jak największą powierzchnię zakorzenienia w pozycji. Trzy punkty stopy, czyli nasada dużego palca, nasada małego palca, środek pięty w obu stopach są doklejone, mało tego, staramy się dokleić zewnętrzną krawędź stopy z tyłu. Jak widzisz, palce stopy z tyłu są, są odkręcone w stronę stopy. Z przodu a pięta jest wysunięta na zewnątrz. Natomiast, ponieważ będę wchodzić do wojownika, który ścina głowę na moją prawą stronę, to palce prawej stopy są skierowane zupełnie na zewnątrz. Tak też będę dbała o kolano. Więc kiedy stopy już mamy omówione, to zajmijmy się przez chwilę nogami. Yy. Problemem z wojownikiem drugim, czyli tym właśnie, który ścina głowę, jest często tak, że on wygląda, natomiast bardzo często nie działa tak, jak powinien. A, a pozycja wojownika, który ścina głowę, pozycja woj wojownika drugiego powinna wychodzić od nóg i powinna dawać nam taki gruntujący, wzmac gruntującą, wzmacniającą jakość. Bardzo często jest jednak tak, że my widząc różne zdjęcia pozycji w internecie, tudzież w różnych książkach i na Instagramie, robimy podstawowy błąd, mianowicie przenosimy cały ciężar ciała na nogę z przodu, rozkładamy ręce, wszystko jedno, czy one są, są aktywne, czy nie. W każdym razie tracimy kontakt z podstawą pozycji w obrębie nogi z tyłu, która jest bardzo teraz zaniedbana. Więc, żeby ta pozycja nam dobrze zadziałała, można nawet trochę zmniejszyć odległość między stopami, żeby to było mocniej odczuwalne. Żeby ta pozycja nam dobrze zadziałała, musimy porządnie zaaktywizować nogę z tyłu. W ten sposób, że doklejamy zewnętrzną krawędź stopy z tyłu, delikatnie unosimy wewnętrzny łuk nogi, nogi, stopy z tyłu i wyobrażamy sobie, że ktoś stoi, chwyta nas za udo i delikatnie odciąga nasze udo, rotuje je na zewnątrz i ciągnie w lewą stronę, ciągnie na zewnątrz i dopiero teraz poczujesz, jak mocno pracuje Cała twoja noga z tyłu, cała twoja lewa noga. I ona jest tak naprawdę ważniejsza, bo to ona gruntuje cię w pozycję, jest taką kotwicą yy, przy wchodzeniu do pozycji. I dopiero teraz, kiedy czujesz mocną pracę nogi z tyłu, od stopy aż po udo, zaczynasz zginać nogę z przodu w kolanie. I tutaj kolejna bardzo ważna rzecz, pilnujesz kolana, żeby rzepka była w linii palców stóp, żeby to kolano nie zaczęło zjeżdżać do środka. Schodzisz sobie tak jak ci jest wygodnie, kolano wskazuje, rzepka wskazuje w linii z palcami stóp. Kolano staramy się, żeby nie wyprzedziło pięty, nie wyprzedziło kostki. Biodra są równolegle do krótszej krawędzi maty i teraz zaczynamy myśleć o naszym tułowiu. I znowu, jeżeli uniesiesz żebra za bardzo do góry, to stracisz kontakt ze swoim korem, więc starasz się opuścić żebra tak żeby cały czas były dolne żebra w kontakcie z miednicą. Wyobrażasz sobie, że za tobą jest ściana, taka przezroczysta ściana z pleksji, do której się przyklejasz plecami. Rośniesz przez czubek głowy i dopiero teraz jest to moment, w którym rozkładasz ręce na boki. Jeżeli czujesz, że zaczynasz tracić takie poczucie zwartości idące od nóg, to tym, co możesz zrobić, co jest niewidoczne, ale bardzo mocno zwiększa nam jakość zwartości i takiej stabilności w praktyce, jest cofnięcie pięty nogi z przodu. Cofnięcie w moim przypadku prawej pięty w stronę yy, nogi z tyłu. Tego nie widać, ale to jest taka bardzo mocna jakość, która mi uaktywnia tył nogi z przodu, która daje mi jeszcze większą zwartość w brzuchu. I teraz uwaga, ręce, jeżeli je rozpościeram na boki, to, to one są aktywne, tak jakby mnie ktoś ściągnął za jedną, za drugą dłoń, opuszczam barki od uszu, cały czas myślę o tej ścianie z tyłu, do której się przyklejam, o tym, że nie unoszę żeber, że tył ciała też jest wydłużony, tak jak przód ciała i oddycham. Hmm. I powoli wychodzę z pozycji i zmieniam nogi. Teraz odkręcam palce lewej stopy na zewnątrz, palce prawej stopy do środka, pięta prawej stopy na zewnątrz. Znowu dbam o ułożenie stóp, o wydłużenie palców stóp, o to, żeby nasady dużego, małego palca i środek pięty były doklejone. Super, i myślę o stopie z tyłu. O tym, że zewnętrzna krawędź się zakorzenia, że wewnętrzny łuk się unosi, że ktoś mnie ciągnie za udo nogi z tyłu i ta noga jest mocno, Aktywna. I dopiero teraz powoli zaczynam schodzić z kolanem w dół, z biodrami w dół, zginam kolano. Pilnuję, żeby rzepka była na przedłużeniu palców stopy. Kolano jest nad, yy, nad kostką i nad piętą. Delikatnie mogę cofnąć piętę w stronę nogi z tyłu, tak żeby utrzymać zwartość w nogach, zwartość w ciele. I teraz zajmuję się. Tłowiem. Wyobrażam sobie, że za mną jest ściana z pleksji. Rosnę, przyklejam się plecami do tej ściany, opuszczam delikatnie żebra, aktywizuję brzuch. I uwaga, rozkładam ręce. Jeżeli zauważysz u siebie tendencję, możesz poprosić znajomych albo zrobić sobie zdjęcie, albo poprosić partnera, czy nie masz takiej tendencji ciągnięcia z tułowiem z rękami w stronę nogi z przodu. Zauważ, że jeżeli tak rozrobisz za mocno, to stracisz kontakt z nogą z tyłu. Ona staje, stanie się mniej zakorzeniona, mniej stabilna. Postaraj się przesunąć tu w taki sposób, żeby głowa była nad miednicą. Wtedy obie nogi pracują równomiernie. Ręce aktywne i oddychasz. <słuch> right. Zrobiliśmy to. Ninja, dziękuję Ci ogromnie za czas, który poświęciłeś, poświęciłaś na rozłożenie pozycji wojownika, które ścina głowę na czynniki pierwsze. Mam nadzieję, że czujesz tę niesamowitą siłę ugruntowania i pracy całego ciała, jaką daje ta pozycja oraz wszystkie tak naprawdę, yy, wszyscy wojownicy, wszystkie pozycje wojownika, które, yy, do których wchodzimy, na jodze. Zapraszam Cię do zapoznania się też z filmami o wojowniku pierwszym i wojowniku trzecim. I oczywiście czekam na Ciebie na macie ze wszystkimi praktykami. Do zobaczenia.